Zrobię sobie nowy tatuaż. O, to Brian. Nie, nie boję się igieł. Powinnam z nim porozmawiać. Jak wyglądam? Do dzieła. Czego tu szukasz? Hej, Brian. Hej, co tam? Fajny miś. Też takiego mam, to znaczy... Hej, to moje. Ale żałosne. Oddawaj. Byłaś blisko. Przestań. Hej, dajcie spokój. Ta, w sumie masz rację. Sorki, Lizzie. Kotku, to było słabe. To moja wełna, jednorożcu. To nie fair. Kto to? Och, to ty, skarbie. Wszystko okej? Nie chcę o tym gadać. Och, nie płacz, słonko. Babcia jest przy tobie. To nic. Muszę sama sobie z tym poradzić. Dlaczego Brian z nią jest? Byłaby z nas taka ładna para. Ho, mogłam się domyślić, że chodzi o chłopaka. Chyba wiem, jak to rozwiązać. Chodź. Usiądź tu. Co? Co się dzieje? Babciu, czy ty wiesz, co robisz? To nie pierwszy raz, kiedy próbuję zdobyć uwagę chłopca. Jak myślisz, jak udało mi się uwieść dziadka? A teraz się nie ruszaj. Ła, odłóż te nożyczki, kobieto. W porządku, mam plan B. Wróciłam. Co to jest? To grill. Będziemy jadły kiełbaski? Nie, ale przyda nam się węgiel. Musimy zmienić twój styl. Ten chłopak chyba lubi brunetki. Pożegnaj się więc ze swoją blond czupryną. Mówisz poważnie? Owszem, dodam tu sok z cytryny. Trzeba go tylko wycisnąć. Tyle wystarczy. A teraz muszę z tego zrobić pastę. Nie jestem przekonana. No dobrze. Wygląda dobrze. Chyba już gotowe. Przygotuj się. Robię to tylko dla Briana. Muszę założyć rękawiczki, bo narobimy trochę bałaganu. Nabiorę porządną porcję, a teraz nałożę pastę bezpośrednio na włosy. Wow, spójrz na ten kolor. Jest taki ciemny i mroczny. Zaczynam tego żałować. O, daj się ponieść. Już prawie koniec. Wyglądasz świetnie. Serio? Czy tylko tak mówisz? Wow, wyszło świetnie. Przepraszam, że w ciebie wątpiłam. Wyglądam super. Zdecydowanie. Niech na ciebie spojrzę. Mamy jeszcze trochę pracy. Czas na warkoczyki. Będą wyglądały uroczo i prosto się je robi. Została jeszcze druga strona. Jestem zadowolona z efektu. Przepiękne. Dzięki, babciu. Jesteś najlepsza. Uściskaj mnie, skarbie. Pozbędziemy się jeszcze okularów. Świetny pomysł. Czuję się piękna. Trzeba jeszcze pomalować paznokcie, ale nie stać mnie na manikur. Zatem zrobię to sama. Mam tutaj lakiery we wszystkich kolorach. Którego mam użyć? Wybór jest zbyt szeroki. Ten jest zbyt jaskrawy. A może ten? Nie, nie pasuje do mojego mrocznego stylu. O tak, to jest to! Będzie wyglądać olśniewająco. Buteleczka jest pusta. Lakier się skończył. Typowe. Moment. Wykorzystam czarny pisak. Rozmontuję go. Potrzebuję tylko tuszu. I miseczki. Ta się nada. Muszę w to dmuchnąć. Tusz powinien wypłynąć. Właśnie tak. Kręci mi się w głowie. A teraz wezmę pędzelek i zanurzę go w tuszu. Mogę nim pomalować paznokcie. Idealnie. Dobrze się rozprowadza. A teraz wystarczy poczekać. Tuż wyschnie, a moje paznokcie będą czarne. Wow, tylko na nie spójrzcie. Muszę je pokazać babci. A masz. Hej, babciu. Zobacz, jakie mam paznokcie. Bardzo ładne, skarbie. Sama je pomalowałam, a wyglądają tak profesjonalnie. To prawda. O nie! Babciu, co ty zrobiłaś? Musisz bardziej uważać. Przepraszam. Zaraz cię wyczyścimy. Ponosi mnie kiedy piekę. Jestem czysta? Chyba tak. Na co tak patrzysz?
twoja cera jest jak porcelana. Daj mi rękę. Wow, wygląda bladziej. To przez mąkę. Wow, to lepsze niż makijaż. Babcia znów się spisała. Muszę iść się uszykować. Robienie na drutach to czysty relaks. Hej, babciu, muszę dokończyć mój makijaż. A, to nie wystarczy. Co mam zrobić? Och, już wiem, użyję eyelinera. To zupełnie mnie odmieni. Chcę, żeby Brian zakochał się w tym spojrzeniu. Muszę namalować ładne kreski. Ło, nic prostszego. A teraz drugie oko. Narysuję linię, a potem ją wywinę. I już, bez problemu. Hej, coś jest nie tak. Jedna linia jest cieńsza. Naprawię to. Trochę ją pogrubię. O, wygląda jeszcze gorzej. Spróbuję to wyrównać. Znowu to samo. Teraz musi się udać. O, głupi eyeliner. To będzie wielki, gruby szal. Mojej małej księżniczce musi być ciepło. Powiedz szczerze, wyglądam źle? O, to wampir. Moje serce. O nie, trzymaj się, babciu. Mam twoje tabletki. Ale się wystraszyłam. Blada skóra, ciemne oczy. Myślałam, że nadszedł mój czas. Nie ruszaj się. Uch, to nieprzyjemne. Tak nie może być. Momencik. Mogę to wykorzystać. Teraz stworzysz idealną kreskę. Odetnę jeden róg. O, gdzie on jest? O, tutaj. Idealnie. Och, wykorzystamy też moją gumę. Przykleję ją tutaj. Czego jeszcze potrzebujemy? Już wiem. Przymocuję wsówkę do gumy. A teraz naprawimy twój makijaż. Daj mi eyeliner. Proszę bardzo. Pokoloruję nim ten kawałek blistra. Musi być dokładnie pokryty. Wygląda dobrze. A teraz się nie ruszaj. Przycisnę to do twojej powieki. I w ten sposób stworzymy idealną kreskę. Zawsze się udaje. Wow! Ale jesteś sprytna, babciu. Wow! Wyszło super! Cały czas mnie zaskakujesz. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Takie jest moje zadanie. Piekę ciasteczka dla Briana. Oby mu zasmakowały. Mam przepis od babci. Jest najlepszy. Poczekam, aż się zarumienią. Ach, będzie bosko. Fajnie się ubrałaś. Wow! O, hej, Brian. Idź sobie, Molly. Muszę się dobrze zaprezentować. O, mamo, on ze mną flirtuje. Wiesz, spędzamy ze sobą mało czasu. To musi się zmienić. Mówiłem ci już, że jesteś śliczniutka. Poszedłbym za tobą jak w dym. He? Dym? Co, co się dzieje? Moje ciasteczka? O nie, spaliły się. Co za katastrofa. Brian na pewno tego nie zje. Chyba nikt tego nie zje. Momencik, ale mam pewien pomysł. Powinnam odświeżyć garderobę. Włożę tę sukienkę do piekarnika i podkręcę temperaturę. Będę miała czarną kreację. Naprawdę miałam taką dziurę w kurtce? Chwila, czy to dym? O nie, ogień pali się. Spokojnie, Lizzy, już idę. Uratuję cię. Co ty wyprawiasz? O hej, zobacz, to moja nowa sukienka. Ładna, prawda? Pasuje do mojego stylu. Czekaj, pracowałam nad tą pozą. Prześlicznie. He? Co to? Mamusiu! Chwila, co to jest? No hej! Pamiętaj, bądź humorzasta. Bardzo mi się podoba twoja nowa fryzura. Serio? To miłe? Co się dzieje? Brian, hej! O, to Molly. Ignoruj ją, zaraz sobie pójdzie. Co tu się wydarzyło? To nie fair! Ach, wszystko posprzątane. Pokój gotowy. O, cześć, to mój nowy pokój? Że co? Co to jest? Nie, nie, nie! Nie może być! Ja ich nie podnoszę. Muszę lecieć. Pora na małą metamorfozę. Róż to nie mój kolor. Zrywam to. O tak, przyjemnie. Nara.
O wiele lepiej. Dodaję charakteru. Jeszcze pajęczyny. Zaczynam czuć się jak w domu. Ze sobą też muszę coś zrobić. Najpierw się przebiorę. Od razu lepiej. Ach, przytulnie. Co za koszmar! Bardzo ładnie się tu urządziłaś. Cała ty. Cudownie! Nasz pokój też musisz urządzić? Okej. Popracuję trochę nad układem. Tamte dziewczyny były zazdrosne, bo same nie mają poczucia rytmu. Nie zatańczyłyby tak. Co to? Nie widziałam tego wcześniej. Ciekawe, co jest w środku. Chyba nie powinnam, ale niemiło byłoby nie zajrzeć. Mama zbiera mnóstwo śmieci do wywalenia. Kolejna mysz? Nudy. Coś tu jest pod spodem. To mamy? Wygląda, jakby miała rodzić. Zawsze chciałam mieć rodzeństwo. Nie ruszaj się stąd. Okej. Zaczynaj. Hej, mówię do ciebie. Gdzie to dziecko? Zaczynasz mnie irytować. Potrzebujesz masażu? Tak lepiej? O, chyba coś się dzieje. Co? Skąd się wzięłaś? Nie tego się spodziewałam. Hejka! Zaprzyjaźnijmy się. Lubisz pająki? Mam słodkiego kotka. Nic z tego nie będzie. To czaszka? Super! Czaszka! Na taką reakcję liczyłam. Chodźmy. Za ciemno tu. Nie. Tak lepiej. Co? Za jasno. Kto włączył światło? Co do? Okej, to ciekawe. Kto to robi? Nie będę tego sprzątać. Chyba wiem, kto za tym stoi. Muszę być cierpliwa. Mam cię. Nudzi ci się? Zawsze to samo. Co się dzieje? Co to za bałagan? Co w ciebie wstąpiło? Masz to posprzątać! Natychmiast! Mogę wyjaśnić. O nie! To twoja wina. Jestem na ciebie zła. Denerwujesz mnie. Dostaniesz nauczkę. Myślisz, że ze mną wygrasz? Zobaczymy. Ha, wygrałam. Pogódź się z tym. Masz wszystko posprzątać. I to na błysk. Nie zapomnij o obrazach. Tak, szybciej. Mama była zła. Ciężko ci. Musisz ćwiczyć. Skończyłaś już? Cały pokój? Zaraz się przekonamy. Chyba jest okej. Wygląda nieźle. Ale zapomniałaś o jednym. Ups, upuściłam książkę. Czemu tak na mnie patrzysz? Wow! Czemu to zrobiłaś? Doigrałaś się. Wracaj tu. Nie uciekniesz przede mną. Nie masz dokąd. Mam cię. Ach, prawie. Nie, nie rób tego. Dość. Weźcie mi to z drogi. Teraz jestem wściekła. To koniec. Poddaj się. Co ja mówiłam? Miałaś tu posprzątać, a jest jeszcze gorzej. Nic nie zrobiłam. Robiłam paznokcie. O nie! Ale nudy. Uwielbiam testy. Mój ołówek. Co ja teraz zrobię? Może mam gdzieś zapasowy? Nie, pusto. Bardzo niedobrze. Może zapytam Sky? Co się patrzysz? To nie był dobry pomysł. Katastrofa. Zrób to dla testu. Poproś ją. Nawet o tym nie myśl. Denerwuję się przez nią. Zaschło mi w ustach. Nie ma na co czekać. Sky? Słyszałeś coś, wężu? Nie, ja też nie. Przyniosła tu węża? Spokojnie, nic mi nie zrobi. Ale się pocę. Jak to się dzieje? Dam radę.
Odważny synek mamusi! Dalej! Dam radę! Pytam! To tylko dziewczyna! Dziwna i straszna! Sky? Czego? Pożyczysz mi ołówek? Masz. Tylko nie zgub, bo pożałujesz. Okej. Masz temperówkę? Grafit mi się złamał. Ale męczysz. Zaraz poszukam. Masz. Tylko uważaj, gryzie. Robal! Kiepsko to wygląda. Nie, dziękuję. Nie trzeba. Nie masz temperówki? Takiej zwyczajnej? Czemu to takie trudne? Chyba wiem, jak ci pomóc. Daj mi chwilę. Naszkicowałam coś na kartonie. Teraz potnę go na kawałki. Wezmę klej. Posmaruję nim ten prostokąt. Nie będę oszczędzać. Przykleję do niego inny prostokąt. Poczekam, aż klej wyschnie. Wezmę węższy kawałek kartonu i więcej kleju. Przykleję kolejny kawałek. Ważne, żeby było równo. Posmaruję klejem jeden koniec i przykleję dłuższy pasek. To samo po drugiej stronie. Powstanie ramka. Wezmę pierwszy prostokąt. Umieszczę go na końcu ramki. Mam tu kawałek aluminium wyciętego pod skosem. Posmaruję go klejem. Przykleję do niego kartonik. Wygląda dobrze. Obrócę aluminium. Dodam więcej kleju. Wystarczy cienka warstwa wzdłuż górnej krawędzi. Jak klej wyschnie, można iść dalej. Tu przymocuję haczyk. Musi być po środku. Teraz przyda się sznurek. Przewlekę go przez haczyk i zawiążę na supeł. Musi być ciasny. A teraz najlepsze. Włożę aluminium do ramki. Wezmę temperówkę. Położę ją na dole ramki. Gilotyno temperówka. Jeszcze ją pomaluję. Spoko, co? Pora ją wypróbować. Muszę znaleźć ofiarę. To jest ołówek. Ej, kujonie, masz. Co to jest? Źle się czuję. Czemu wszystko wiruje? A temu co? Dobra, sama to zrobię. To tylko temperówka. O co ta afera? Wszystko muszę robić sama. Co się stało? Chyba zrobiłem sobie ała! Kujonie! Weź ten ołówek. O! Zatemperowałaś go? Okej. To nie jest żaden podstęp? Muszę się przesiąść. Najważniejsze, że napiszę test. O! Znowu! O! Sky, będziesz się ze mnie śmiała, ale ja się popłaczę. Czy to konieczne? Owszem, uwierz mi. To co teraz? Mamy sporo do roboty. Obróć się. Muszę! Uiii! Wow, kręci mi się w głowie. Ładnie! Zawsze chciałam tego spróbować. Jest taki mroczny. Aż mi się lepiej zrobiło. Zaraz, chyba nie o to w tym chodzi. Powinnam być ponura, prawda? Teraz lepiej. Ojej, co to? Czy to jest ręka? Zdejmijcie ją ze mnie. Czegoś jeszcze brakuje. Daj mi chwilę. Przyda nam się to urządzonko. Naprawdę? W mig zmieni twoje paznokcie. O, fajnie! No dobrze. Tutaj włożyć palec? A teraz przyciskamy. Wow, mam pająka na paznokciu, ale ekstra! Dzięki, zróbmy teraz pozostałe. Dobra, proste i szybkie, prawda? Podoba mi się. Nie zapominajmy o drugiej ręce. Się robi. Cyk i gotowe. Jesteś niesamowita. Wiem, wiem. Są całkiem upiorne. To co teraz? Mam tu dla ciebie pewien filmik. Zapamiętaj te ruchy. Powinnam dać radę. To nie wygląda na trudne. Spróbuję. Jesteś gotowa? Życz mi powodzenia. Zaczekaj na mnie. Hejka. No to jedziemy. Na pewno zapamiętałam? O, jak to było? Ach, tak, obym się nie zbłaźniła. Co jest? Przykułam jego uwagę. Muszę tylko... zapomniałam o dezodorancie. Lepiej opuszczę ręce. O rany, ale cuchnie. Muszę lecieć, pa. Co? Gdzie on lezie? To moja najtrudniejsza sprawa. Zrobiłam coś nie tak? Nie przejmuj się, jeszcze zmieni zdanie. Chodźmy stąd. Dzień dobry, kochana. O, dobry.
Na co się pani patrzy? Przyniosłam ci coś do jedzenia, Betty. Co to jest? Ja też powinnam coś tu mieć dla Tiny. Niezręcznie. I co ty na to? O, i to tyle? Ale napięcie! Dość już! Stop! Rozwiążmy to raz na zawsze. Hej, chodź tu. Wiesz, co robić. Czas na wyzwanie. Jestem za. Oto wasze pierwsze zadanie. Popcorn? Dobrze. Bułka z masłem. Świeży nietoperz. Te liście zerwałam rano. Nie można pominąć czekolady. Popatrzcie. I na koniec ziarna kukurydzy. Prawie bym zapomniała. A teraz zaklęcie. Duchy, zróbcie mi ten popcorn. Czuję, że żyję. To piękne. Czary mary. Hokus pokus. Wygląda nieźle. A! Stop! Muszę go złapać. Dobrze, że mam tu ten karton. O, śmieszne. Udało jej się. Tyle wystarczy? Wygląda pysznie. Brawo. Czekamy. Dasz radę, babciu. Psst, hej. Pomogę ci. Mnie? Jak? Och, rączko, pomóż mi. Zanieś to mojej babci. Liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie. Huh? O, to ta rączka bez reszty ciała. Miła rączka. Czuć nietoperza. Zaraz. Zdradziłaś mnie? Zrobię z ciebie zupę. Wow, nie radzi sobie ze złością. Okej, mam pomysł. Wleję tu trochę oleju. Wysypię ziarenka i cukierki. Zaczekam, aż będą gotowe. Przykryję je, żeby było szybciej. Ziarenka już strzelają. Cukierki puszczają kolor. Wystarczy. Wow, ale kolorowe. Gotowe. Pierwszy raz widzę taki ładny popcorn. Ohyda. Mój wam zasmakuje. Moja babcia była świetna. Pozwól jej wygrać. Okej. Wygrałaś, babciu. Och, wow, dziękuję. Nie znacie się. Chrupiące. Co dalej? To jest spoko. Ciii. A może to? Irytujesz mnie. O to! Kolejne wyzwanie. Chleb. To potrafię. Jak się tego używa? Co ona robi? Dzwoni. Halo? Z kim ona gada? Świetnie. Jakiś problem? Muszę zaczekać. O, szybko. No tak, proszę bardzo. Reszty nie trzeba. Co za uprzejmy młodzieniec. Co my tu mamy? Oszukuję. Niech jej będzie. Halo? Słyszysz mnie? Zamawiam dostawę. Wow, szybko poszło. Dziękuję. Aha. Dzięki, stary. Wciąż tutaj? Żółwik, tak. Ustawmy się kiedyś. Nie poddajesz się. Masz. Powinno wystarczyć. Rozbój w biały dzień. Zero krępacji. To był dobry dzień. Sprawdzę, ile mi dała. Ha? Węgiel? Taka jest sprytna? Hej, proszę pani. Hej. Chcesz coś zobaczyć? Zawsze działa. Ale? Ale to kradzież. Nieźle, co? O-o, wrócił. Cześć, synku. Czekaj, porozmawiajmy. To nie koniec. Jeszcze cię dopadnę. Mnie w to nie mieszaj. Lepiej zabiorę się do pracy.
Włożę piankę między dwie kromki chleba. Teraz użyję tej szklanki, żeby wyciąć okrąg. O tak, zanurzę krążki z chleba w gorącym oleju. Poczekam, aż zrobią się złociste, chrupiące i ciągnące. Wyszło całkiem dobrze, ale nudy. A ja co mam zrobić? Może zużyję te resztki? Mam pomysł. Zroluję skrawki chleba. Muszę ciasno je zwinąć. Wbiję wykołaczkę, żeby się nie rozwinęły. Zanurzę to w maśle. Dokładnie z każdej strony. I obtoczę w cukrze. Gotowe? Pyszna, słodka przekąska. Prawie tak słodka jak ja. Co ty na to, Betty? Nie robi to na mnie wrażenia? Moja babcia powinna wygrać. Och, ale miło. Co za pech. Brawo, czy coś? Ciekawe, co nas teraz czeka? Nie mam pomysłu. O, jabłko! Zróbcie coś z tym. I to rozumiem. Przygotuję się. O, ładnie mi. Uwielbiam prace ogrodowe. Mam do tego smykałkę. Odpręża mnie to. Zasadzę tego malucha. Wskakuj. Muszę go wcisnąć. Chce ci się pić? Mam dla ciebie pyszną wodę. Do dna. Wystarczy. Niech rośnie. Trochę to zajmuje. Nic się nie dzieje. Wciąż nic. O, nie śpię. Co za tragedia. No dalej. Chciałabyś takie? Imponujące, co? Wyhodowałaś to? Wow! Próbowałam zwabić tym pewną księżniczkę. Oddawaj te jabłka! Au! Jesteś zabawna! Tego mi było trzeba. Jeszcze jedno. Postawię jabłko na tej podstawce i niech maszynka robi swoje. Obierze je za mnie, a ja sobie odpocznę. Gotowe? Ale to nie koniec. Usunę ogryzek. Użyję do tego łyżki. Jeszcze trochę. Teraz wrzucę tu cukierki i na razie odłożę na bok. Mam tu arkusz ciasta. Potnę je w paski. O tak. Owinę nimi jabłko. Zakryję je całe. Właśnie tak. Teraz wrzucę je do piekarnika. Poczekam, aż ciasto zrobi się złociste. Wygląda dobrze. Ślinka mi cieknie. Pobij to. Gdzie się tego nauczyła? Muszę pomyśleć. Nie wiem, co zrobić. Kogo ja oszukuję? Muszę zrobić coś lepszego niż ona. Auć! Zaraz. Chyba coś mam. Pewnie wstrząśnienie mózgu. Ale nie tylko. Pączek? Ja chyba już wiem, co zrobię. Najpierw potnę jabłko na kawałki. Usunę ogryzek. Piękny pierścionek z jabłka. Nabiję go na wykałaczkę i zanurzę w maśle. Pięknie. Teraz smażenie. Patrzcie na te bąbelki. Muszę je porządnie podsmażyć. Nie może być rozmokłe. Zanurzę je w płynnej czekoladzie. Chciałabym to zjeść. Każdy lubi czekoladę. Na koniec posypka. Prawie zdrowe pączki, ale smakują świetnie. Pięknie pachną. Niedobrze mi. Brawo, babciu. Brawo, wygrałaś. Ha, słyszałaś? Wygrałam! Uhu! Jak myślisz, jakie będzie nasze pierwsze zadanie? O, jest Irosia! Chyba coś dla nas ma. Czy to popit? Niezły rzut! A co ze mną? Ja też poproszę! Moje jest w kształcie serca! Uwielbiam serduszka! Co to ma być? Czekoladki? Jej! Ja też takie mam! Ale super! O! Już chyba wiem, co mamy robić! Nie przepadam za jakimiś tam czekoladkami. Wolę takie żelkowe oczy. Są o wiele lepsze. Mam tutaj popit w kształcie dinozaura. Kilka pająków powinno zniwelować te jaskrawe kolory. A jeśli to za mało, to mam tu też nieco glist. Glisty, pająki i dinozaury. Czego można chcieć więcej? O!
Spójrz, jakie kolorowe te czekoladki. Ułożę je na moim popit. Pasują idealnie. Teraz przyda się trochę tej czekolady. Spójrz tylko, jak ona smakowicie wygląda. Teraz wystarczy ją dobrze rozprowadzić. Najchętniej od razu bym ją zjadła. Mój popit świetnie się sprawdza jako foremka do czekolady. A teraz pora na żelkowe oczy. Spójrz, jakie miękkie i gumowe są te gałki. Docisnę je do moich pająków i glist. No i będę musiała też jakoś użyć tej czekolady. Uwielbiam metalową tarkę. Jest taka chropowata. Zetrę nią moją czekoladę. Takie wiórki będą odpowiednio pasować do tej mrocznej kompozycji. Zapraszam, zacznijmy od manikur. Na początek upiłujemy nieco paznokietki. Myślę, że lawendowy kolor będzie idealnie pasował do karnacji. Proszę teraz wejść pod lampę. Czego mogłabym tu jeszcze użyć? O, już wiem! Ta lampka powinna stopić moją czekoladę. Ustawię ją na najwyższe obroty. To nie powinno potrwać zbyt długo. Już widzę, jak wszystko się tam topi. No i gotowe. Wygląda okropnie. Dokładnie tak, jak lubię. Ale nie przypomina dinozaura. Trochę szkoda. Nie o to mi chodziło. Rączka, zobacz! Skończyłam już moje czekoladowe serce. Mogę je teraz wyjąć z tego popit. Są i czekoladki. Co? Już ją ogłosiła zwycięzcą? Ją? To niedopuszczalne. Ach! Dopiero co miała robiony manikur. Zaraz. To teraz ona wygrywa? Ech! To jest jedyny słuszny werdykt. O, rany! Jakie to urocze! Nie mogę! Spójrz, widzisz to samo co ja? Niesamowite! Ona ćwiczy! Zobacz, ile ma tam sprzętu! To mi nasuwa pewien pomysł. Zgłodniałam. Tak, chciałam zamówić jedzenie. Natychmiast. Oto pani kubełek smażonego kurczaka. Tak, panierka ładna. Kolor się zgadza, ale to nadal nie to. Jak to niesamowicie pachnie. Zaraz, pączki? Znaczy się fajnie, ale to nie to samo co kurczak. Chcesz się zamienić? No pewnie. Och, uwielbiam smażonego kurczaka. Te kolorowe pączki są o wiele lepsze niż jakiś tam kurczak, ale muszę coś zrobić z tymi kolorami. O tak, taki mroczny wygląd pasuje im o wiele lepiej. Idealnie odzwierciedlają moje wnętrze i teraz mogę je pożreć. Ach, pyszny, słony i chrupiący kurczak. A wiadomo przecież, co najlepiej pasuje do słonego jedzenia. Słodkie jedzenie, jak ta czekolada na przykład. Och, to będzie pycha. Haps. Przepyszne jedzonko. Rzeczywiście, jedzenie jest adekwatne i współgra z moim charakterem. Chyba zjem kolejnego pączka. Od dawna wiadomo, że pączki i czekolada to idealne połączenie. Dlatego nie może zabraknąć dodatkowej polewy czekoladowej. Nie mogę się opanować. Wow, powinnaś trochę nad sobą panować. To dinozaur z kości po kurczaku. A Rąsia chyba nadal ćwiczy. Rąsia, co myślisz? O! Teraz trenuję ciężary. Ciekawe, ile powtórzeń jej zostało do końca serii. Ach, tak, wiedziałam, że tym razem wygram. Co to ma znaczyć? Znowu ją wybrała zwycięzcą? To już drugi raz z rzędu. Ale ostatnim razem, kiedy w nią rzuciłam, to zmieniła zdanie. Mam tu jeszcze jednego pączka. Mogłabym zrobić teraz to samo. A masz! Prosto w cel. To teraz czekamy. Przynajmniej mam jeszcze trochę pączka, by lepiej przełknąć porażkę. Wygrałam! Jestem najlepsza! Kurczę blade, ale jestem dobra! Wow, ta impreza dla rąk jest świetna. Dobry kawałek leci. Ach, to tylko muzyka i gibające się dłonie. Nic szczególnego. Zaczynam się powoli nudzić. O, najwyraźniej kilka balonów ma to zmienić. Super, ja też chyba dostanę. Uwielbiam baloniki. Dzięki, rączka. I z czego się tak cieszysz? To tylko zwykłe balony. Zwykłe balony? No to patrz, co mogę z nimi zrobić. Widzisz, jak czekolada pokrywa jego dolną część? Och, okej, chyba zaczynam kumać. A co się stanie, jeśli wezmę takiego balona i zrobię to? Ha, ale podskoczyłaś. Masz buzię całą w czekoladzie. Och, nieważne, to tylko czekolada. Pokryję nią mój balon jeszcze raz. O, spójrz, jak smakowicie to wygląda. Ach, hej!
Nie musiałaś tego robić ponownie? A właśnie, że musiałam, bo za każdym razem jest to tak samo śmieszne. Och, chyba przebiłam już wszystkie. Szkoda. Zaraz, wiem, co mogę zrobić. Mam tu rolkę gumy balonowej. Wezmę sobie kawałek. Tyle wystarczy. Muszę ją najpierw nieco przerzuć. Zrobione. Teraz mogę nadmuchać balona. Wow! Od kiedy umiesz robić takie balony? Dobrze, mam tu gotowy balon z gumy do rzucia. Mogę go teraz przystawić do czekoladowej fontanny. Genialne! To chyba najlepsza rzecz, jaką widziałam! Oczywiście, że genialne. Tylko czekolada nadal spływa mi po dłoni. Muszę ją jakoś ostudzić, by stężała. Myślisz, że dmuchanie pomoże? Owszem, teraz mogę pozbyć się tego balona. Krok kolejny to moje żelkowe oczy. Włożę je teraz do tej formy z czekolady, którą udało mi się zrobić. Ale żelki to nie wszystko. Mam tu jeszcze wafelki czekoladowe. Wystarczy ułamać pojedyncze segmenty. I ułożyć je obok żelkowych oczu. Ale jeden to za mało. Zdecydowanie potrzeba ich więcej. Czekoladowa miseczka wypełniona żelkami i wafelkami. Właśnie o to mi chodziło. I zrealizowałam to bezbłędnie. Wow! Wygląda pysznie! Wspaniała robota! Wiem i wie o tym również rączka, bo właśnie ogłosiła mnie zwycięzcą. O, spójrz, jak biją ci brawo! Gratulacje! Ach tak, może lepiej nie... Jakie są wasze ulubione kosmetyczne sztuczki? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić dobrej zabawy.